nazwijmy, no nie wiem, strefę, za którą odpowiadaliśmy i wszystko, co się działo w tej strefie, należało do nas, tak? No i trzeba było, odpowiadaliśmy za to i cokolwiek się działo, to jechało się i wykonywało się robotę. W ten sposób to wyglądało. Dobrze. Ciężkie chwile, trudne sytuacje, wymiana ogniowa, jakieś trudne misje, jak to wyglądało? Znaczy, bo to tam szczegóły. No słuchajcie, no, trudne chwile były, trudne sytuacje były. Strzelałem do, ale czy nie wiem, jest to jakiś powód do tego, żeby tym się chwalić? Nie jest powód, żeby tym się chwalić, ale no taka żołnierska dola, tak? Bo to jest tak albo taka robota i albo oni nas, albo my ich, tak? Tylko właśnie najfajniejsze jest, słuchajcie, w tym wszystkim to, że od początku treningu, jak tylko człowiek przejdzie tą selekcję i zaczyna kurs podstawowy, to co my teraz w Storms próbujemy ludziom przekazać, od początku zawsze było najważniejsze co? Rozpoznanie celu. Zawsze było rozpoznanie celu. No właśnie, bo tak się kojarzy, że wojsko ogólnie, a już komandosi szeroko pojęci, jak wchodzą, no to po prostu ten kamień na kamieniu nie zostaje, mają po prostu ten tajfun przechodzi i tyle. A to nie było tak. Też jakieś... Nie przypominam sobie, żeby były takie tajfuny. Zawsze jakieś ograniczenia obowiązują, nawet na wojnie. Nawet na wojnie, tak jak w warunkach cywilnych, jak teraz my funkcjonujemy, cywile, mamy to coś, co, jak to się mówi, no mamy prawo życia broni, do którego musimy się stosować. I fajnie, że u nas w Polsce jest, wbrew temu, co niektórzy mówią, że mamy jakieś, nie wiadomo, surowe jakieś warunki, żeby dostać broń. Nie, gówno prawda, mamy naprawdę, nie mamy surowych jakichś przepisów. Nie, no problem jest tylko troszeczkę, i to też miejscowo, no, trochę uznaniowość komend. No jest, ale no i troszkę, suma summarum, troszkę to kosztuje, jak na nasze polskie warunki. Tak już dochrapanie się. Ale może dobrze to kosztuje, nie? Ale też wiesz, nie wszyscy od razu w to idą, nie? Plusy i minusy. No pytanie, może tak akurat na razie jest to tak, jak powinno być u nas, no bo zanikła kultura posiadania i użytkowania broni przez te setki lat braku państwowości własnej. Znaczy, i może dobrze, że na razie jest tak, jak jest, aczkolwiek nie jest źle, bo mamy, jeśli chodzi o prawo, dostęp do broni, no to jedne z najfajniejszych przepisów na świecie. Dlatego mówię. Tak naprawdę, więc... Nie ma co płakać, trzeba się dostosować. Tak jak w tych treningach, które my robimy, dostosowujemy się do danej sytuacji. I to jest najważniejsze. Tu nie ma co płakać, trzeba się dostosować do danej sytuacji. I tak jak z tym sprzętem, tak? Nie masz tego sprzętu, to będę płakał. Jakby płakał, to generał by mnie od razu pułkownik. Nie przeszedłbyś selekcji. Nie, selekcja akurat nie, ale później jakbym płakał na kursie podstawowym czy dalej. Znaczy mówię tej selekcji, nie mam, wiesz. A, no okej. Okay. Nie mam sprzętu, no to dostałbym kopa w dupę i spadaj pan, nie? I tak masz zrobić mówię. Zadanie, a jak zrobisz mnie, to nie interesuje. Znaczy najważniejszą rzeczą dla żołnierza co jest? Broń. Każdy broń miał i dobrą broń mieliśmy wtedy. I tyle, no. I do tej pory mamy dobrą broń i niech tak będzie jak najdłużej. No, to dochodzimy teraz do Stormsów. Bo prowadzisz szkolenia razem ze Stachem. I z tobą. No jeszcze ze mną jeszcze nie prowadzisz. No już, mówmy. Omawiamy sobie te rzeczy, no na pewno z tych pewnych elementów naszych rozmów i tego co tej mojej wiedzy, to skorzystacie jeszcze trochę wcześniej. Natomiast do wspólnego szkolenia jeszcze trochę brakuje. No ale o Stormsach mamy rozmawiać, więc stworzyliście. A jak doszło do powstania, jak powstali Stormsi, jaki jest zamysł, myśl przewodnia
myśl przewodnia przede wszystkim, no bo to jest najważniejsze, myśl przewodnia w stronę to jest... Motywacja. Raz, że motywacja, ale to taka chyba najważniejsza myśl, która powstała w wyniku no, dość długiego procesu, bo ten proces można powiedzieć trwał 3 lata. Jak rozwiązać sytuację niebezpieczną, nie strzelając z broni? To jest dla nas najważniejszy kierunek działania, żeby nauczyć ludzi... Przy czym ludzi... posiadając tą broń, będąc jej użytkownikiem. Tak. Legalnie oczywiście zakładamy, legalnie. No tak, tylko nie, i wyłącznie legalnie. No bo nielegalnie to nas nie interesuje, jak jesteś... Mhm. Jeśli jesteś człowiekiem, który ma broń nielegalnie, to w zasadzie żadne przepisy ci nie obowiązują. No, każdego bo masz w dupie te wszystkie przepisy. Każdego sprawdzamy, kto przychodzi do nas na trening. Także to jest nasza główna myśl przewodnia i tej myśli przewodniej się trzymamy. Ta myśl przewodnia nam wyszła teraz po 2 latach naszych treningów wspólnych, bo tak jak... 2 lata pracowaliście nad stworzeniem programu, tak, szlifowaniem ćwiczeń potrzebnych do jego realizacji, zanim to coś powstało, to coś, z czym weszliśmy w 2019 roku, czyli ze strzelaniem z broni ostrej właśnie pod kątem sytuacji niebezpiecznych mogących się zdarzyć w życiu cywilnym, tak? W każdym miejscu, bo to nie będziemy mówić czy tu, w każdym miejscu, tak? Ale czemu tak? No nie łatwiej by ci było łatwiej by robić to, co robić i po prostu no, komandosować i użyć komandosowania. No tak, ze Stachem, bo tą osobą jeszcze, która dodaje rzeźkości, czyli dodaje, no teraz jesteś ty jeszcze dodatkowo, dodaje nie to... Znaczy to zostawmy na te, bo znowu mi będą mi pisać, dobra, że niech piszą, za dużo mnie w zimie jest, jakkolwiek ale, to brzmi w ogóle kretnicko. Tak jak... Tak jak... Przepraszam, zaraz dokończę. Ty, mi też zgadza, tak się fajnie paliło, a teraz tu... Chyba jest ciaśnie zwinięte tutaj przy końcu. Albo jest krótszy, już wie. I dlatego... Tak jak ja mam jakieś doświadczenie, jeśli chodzi o walkę wojskową, aczkolwiek też cywilnie też działałem, jeśli chodzi o działanie bronią. Dostrzegłeś, ale... że same działania, znaczy dostrzegłem, czysta technika, mechanika posługiwania się bronią, to na warunki cywilne to nie wszystko. To jest kompletnie niepotrzebne cywilowi. Znaczy, no wiesz, no, samo biegłość posługiwania się broni, no to jest potrzebna, ale to jest ten pierwszy, że istotne są jakieś inne warunki, no i po to jest, po to Stachu, tak? Dlatego Stachu. Dlaczego Stachu? Dlatego Stachu, bo ze Stachem spotkaliśmy się na... No dlaczego? No dlatego, że ze Stachem spotkaliśmy na jednym z treningów. Co cię w nim urzekło? Na pewno nie jego wygląd. Nie jego... Tak, on jest ten brzydki. Tak. On jest ten brzydki, bo ja jestem dobry. On jest brzydki, a ty jesteś zły. Ja jestem ten. Spotkaliśmy się ze Stachem na jednym z treningów. Nie wiem dlaczego, przecież wiecie, że jestem taki. Spotkaliśmy się z nim na jednym z treningów, gdzie akurat robiliśmy na Wędrzynie, na tym obiekcie zurbanizowanym, zajęcia z CQB, czyli z działania w pomieszczeniach dla grup. Jakie to były grupy? Grup paintballowych, tak? I tutaj Stachu by lepiej o tym opowiedział. Mam nadzieję, że dojdzie do takiego spotkania, że usiądziemy we trzech i Stachu o tym wszystkim opowie. Nie chciałbym teraz namieszać, ale Stachu był na tamte czasy, czyli te 3 lata temu, takim gościem, on do tej pory jest, zresztą mnie też tym zaraził, bo też się strzelam na te kulki pudrowe nasze, treningowe. A to pudry to on, tak? Tak, pudry to Stachu. No ogólnie my się spotkaliśmy, tam wypiliśmy Jacka Danielsa, nie? Zaczęliśmy obmyślać, jak to się mówi. Ja już widzę dziwną prawidłowość. Zaczęliśmy dziwny zbieg okoliczności. Zaczęliśmy obmyślać, co by tu zrobić
w jakim kierunku pójść, tak, jeśli chodzi, bo chcieli, tak sobie powiedzieliśmy, że fajnie by było połączyć te, to właśnie te, to strzelectwo jego na tych pudrach, na tych karabinkach, z karabinków pudrowych ze strzelaniem z broni ostrej, tak? Czyli stricto zrobić to, co u nas w firmie mieliśmy, że wyjeżdżało się na poligon i co się robiło? Zajęcia force on force, czyli dostawaliśmy karabinki, markery paintballowe i zaczynaliśmy się strzelać na te, robić normalnie zadania bojowe na karabinkach. Czyli jak się wszyscy śmieją z paintballowców, że oni tak kurde usiłują coś komandosować, to tak nie do końca jest. No, nie do końca. To co robią, to jednak też jest, tak? Te ASG, paintballe, to... Znaczy, to... Jakąś to wartość jednak... Czy też może prezentować, jeśli to jest w odpowiednim kontekście robione? Jeśli jest to w odpowiednim kontekście robione, jeśli to nie jest, jak to się mówi, przesadzone, tak? Bo tak samo jest przesadzone i tam w paintballu, i tu w środowisku tym strzeleckim, że no, to co rozmawialiśmy, że są pewne autorytety. Jest nomenklatura. Jest nomenklatura i wprowadza się to, nie wiem dlaczego, nie wiem po co. Chyba wiesz. Chyba wiem, ale każdy, kto nas ogląda, to chyba sobie sam może odpowiedzieć, dlaczego tak się robi. Ja tego nie kupuję, tak? Bo tak nie powinno być. Dlatego to było bardzo, bardzo fajne i to akurat współgrało z tym, co ja robiłem u mnie w filmie. No i postanowiliśmy, że coś fajnie można połączyć, tak? I w miarę tanio, no bo pamiętajcie, że ten FX czy UTM on kosztuje, tak? A taka kulka do karabinka naszego, nie paintballowego, bo to nie jest karabinek paintballowy, tylko karabinek MagFed, tak? Gdzie tam nie mamy 1000 kulek, czy 200, czy 300 kulek, tylko do magazynka wchodzi 20 ileś kulek. Czyli tak w miarę realnie. W miarę jest realnie i tyle, tak? Nie wylata łuska, jak to, co niektórzy nam zarzucali, że no, a co wy macie, karabinki paintballowe, tam łuska nawet nie wylata. Bo ludzie koncentrują się na tym, żeby łuska wylatywała, bo to jest najważniejsze w działaniu, żeby łuska wylatywała. No powiem szczerze, że mnie aż ślepa kiszka zaczynała boleć, jak to słyszałem. Tak? Której nie mam. O, i tu mamy następne pytanie w takim razie. Czemu nie masz? Hej, bo odzyskałem wzrok, dlatego nie mam ślepej kiszki. Tak, więc co, w Stormsach nastawienie na bezpieczeństwo, na samoobronę, czy też właściwy termin profesjonalno-prawny wedle ustalonej nomenklatury, obrona konieczna, i tu już ustalonej nomenklatury nie używamy prześmiewczo, po prostu tak trzeba się do tego odnosić, bo to jest też fajny termin, ten prawny, bo obrona konieczna jest prawnym terminem i on fajnie ilustruje generalnie, co ty masz robić, bo samoobrona to tak jest, tak, no masz się samoobronić i wszyscy sprowadzają to do tego, masz gościa po prostu zmasakrować i wtedy się obroniłeś, jak on jest już na ziemi, 3 razy mu kark skręciłeś, wdeptałeś go potem jeszcze w ziemię i przejechałeś walce. Ale samoobrona może oznaczać wyjście z sytuacji, bez załóżmy jakichś tam konsekwencji, tak, dla tego gościa. No ja mówię, jak to jest traktowane, natomiast jak już mamy obrona konieczna, czyli bronię się w koniecznym zakresie w danej sytuacji, nie? Także to jest fajny termin, także... Znaczy to jest fajny termin. Ja go lansuję, jest częścią kolejnego terminu, jaki lansuję ja, bezpieczeństwa osobistego i ogólnie bezpieczeństwa. No i dlatego się spotkaliśmy, się i ciągniemy ten temat razem, bo to, co ty sobą prezentujesz w idealny sposób uzupełnia nasz trening, tak? I tego nam brakowało, tak? Bo my może moglibyśmy sobie robić samoobronę, moglibyśmy coś tam fisiować i udawać mędrców, że znamy się w temacie, no, tylko, nie, po no, tylko po co? Znacie się, bo z twoją opinią, że się nie znacie, to i tak robicie to lepiej niż 90% ekspertów mistrzów samoobrony, więc tak, natomiast no to też pokazuje, że jest pęd, wysoko zawieszona poprzeczka dla samego siebie przede wszystkim, więc to dobra wskazówka dla was, że no na tyle teoretycznie się nie znamy długo, ale na tyle co zauważyłem, jest ciągły pęd do poszerzania wiedzy. Bo o to chodzi, tak? Żeby... A nie, że już jestem najlepszy i chuj.
A przede wszystkim tak, no to dalej wracamy do tego teraz w tym momencie, że no można osiągnąć jakiś tam pułap, super, hiper, nie wiem, w jakimś tam grillu, tak? I teraz co dalej, tak? Załóżmy taki instruktor, co on dalej może tym ludziom sprzedać, tak? Na treningach. No to się wymyśla jakieś tam dodatkowe sytuacje. Ja to mówię złote ruchy. Złote ruchy, bo przynoszą złocisze. Bo przynoszą jakoś do kieszonki przybywa, nie? Ale tu według nas mówię i ty, i ja, i Stachu, według nas to nie o to chodzi. Tak, to o to chodzi, żeby dać ludziom coś, co rzeczywiście poprawi. Poprawi ich bezpieczeństwo. W jaki sposób poprawi ich bezpieczeństwo i wskaże, w jaki sposób powinni zadziałać, tak? Bo to oddanie strzału, tak jak my mówimy, to jest na samym końcu tego łańcucha całego działania, tak? Czyli w momencie, my strzelić zawsze zdążymy, tak? To jest zawsze zdążymy. Znaczy, no rozumiem hiperbolę, tak. Natomiast tu przemycę pewną rzecz, więc ja teraz trochę pogadam. No wybaczcie, ale muszę, bo to świetnie się komponuje z tematem, a ja każdą okazję, bo tam niektórzy mówią, no bo usiłujesz błysnąć gdzieś tam. Tylko zauważ, odnosząc do tego, że usiłuję błysnąć, to nie mówię o sobie, tylko przekazuję pewną wiedzę, no, że akurat ja, bo jest niewiele osób, które to przekazują, jeśli chodzi o walkę wręcz, z tego, co jest dostępne publicznie, to jestem jedyny, no zakładam, że może, czy pewnie są osoby, które dysponują tą wiedzą, co ja, natomiast prezentują ją wąskim, pantoflowo ją robią i się z tym nie afiszują gdzieś tam w tych mediach społecznościowych, więc no istnieją dla wąskiej grupy. No jest publicznie, to chyba przynajmniej w tym środowisku jestem jedyny w strzelectwie. Jest troszkę więcej niż tylko jedna osoba, tak mi się wydaje, ale ten. No i więc generalnie próbuję przepchać pewną wiedzę. No i musicie wiedzieć, że samoobrona, czy też obrona konieczna, no ma pewne uwarunkowania. Ja to ilustruję, bo to jest świetny przykład i ja o tym mówię za Markiem Magyangiem. Polecam jego teksty, książki. Świetnie ilustruje to ten przykład. Po prostu samoobrona to jest normalne warunki, kiedy nic się nie dzieje, to stoicie sobie w pokoju na podłodze, tak? Teraz jak się każdy rosnący problem, to jest kolejny poziom piramidy. Czyli jak już się zaczyna z kimś jakaś utarczka słowna, to już ma to określone ramy, w których się to musi odbyć, żebyście nie byli narażeni na konsekwencje prawne. I to jest tak, jakbyście sobie taki duży stół postawili na tej podłodze i na tym dużym stole stanęli. Im bardziej ta otarczka słowna się rozwija w jakieś tam inwektywy, no to jest tak, jakbyście na tym stole teraz postawili taki zwykły jakiś tam stół kuchenny, na takiej ławie biesiadnej ustawili sobie stół kuchenny i tam już dochodzi do jakichś tam przepychanek i tak dalej, tak? Jeśli już dochodzi właśnie do jakiejś tam wymiany ciosów, rękoczynów i innych tego typu rzeczy, to co? No ustawimy na statywie taki, nie? To już się z tego stołu robi się fotel, który stoi na tym stole i wy stoicie na tym fotelu. Macie mniej miejsca, mniej pola do manewru. Następnie, chyba przez tą temperaturę tak zżera baterię, bo normalnie, bo to tak pół baterii to kilka dni nagraniowych. Temperatura. I teraz, jeśli dochodzi do tych rękoczynów, to już jest fotel, który tam stoi, tak? Teraz jeśli używacie jakichkolwiek narzędzi, takich przynajmniej z założenia uciekło, przynajmniej skończyła się bateria w statywie, przynajmniej z założenia nieletalnych, coś tam, no to akurat tak, przynajmniej z założenia nieletalnych, to po tym temacie akurat zakończymy, przynajmniej z założenia nieletalnych, to jest tak, jakbyście stanęli teraz na tym fotelu, postawili krzesło i stali na tym krześle, więc macie jeszcze mniej pola do... Podkrawać.
macie, moment, bo tak chyba nie jestem. Macie jeszcze mniej pola do manewru i teraz jeśli z tych narzędzi, które używacie, jest to, są to narzędzia. Tak, proszę. I jednak niby nauk szkodliwy, o ile w ogóle to jest nauk, ale aktywność szkodliwa, ale butelka się na coś przydaje. I korek też elegancko. Zrób zdjęcie. Teraz improwizacja, adaptacja. Improwizacja, adaptacja i tak dalej. Tak. I teraz jeśli te narzędzia są letalne, czyli jeśli jest to nóż, broń palna, to teraz na tym wszystkim stawiacie taki kuchenny taburecik i na nim stoicie. I to wykreśla wam ramy tego, co możecie zrobić, żeby to było uznane za samoobronę, za obronę konieczną. I cały problem jest z tym, że tych sytuacji jest bardzo niewiele. I przy broni palnej, przy nożach, przy narzędziach letalnych jest bardzo niewiele w sytuacji, w której możecie użyć. I teraz jeśli dysponujecie tylko i wyłącznie bronią, to jest takie powiedzenie, że no jak to się będzie, to ja będę strzelał, po co mam być w formie, kałdun taktyczny, nie ma problemu, a coś będzie, to ja będę strzelał. Jest bardzo niewiele sytuacji, w których można strzelać. A znacznie więcej sytuacji, w których nie możesz strzelać, a będą dla ciebie bardzo groźne. No i co, jeśli dysponujesz tylko narzędziami letalnymi, no to jest bardzo wiele wtedy sytuacji, w których władujesz się no, w gówno. I będziesz się bronił może kogoś innego, a potem pójdziesz siedzieć. I niestety słusznie, dlatego te tematy wy poruszacie, czyli broń, budujecie sobie te wiaderka i ta reakcja jest jakaś walka wręcz, dystansowanie, deeskalacja konfliktu, wydawanie komend, na to u was jest nacisk odpowiednich. To jest ważne, ja o tym, ja jeśli chodzi o walkę wręcz, to ja o tym też mówiłem, poruszałem, natomiast nie aż tak jak poruszają to chłopaki na szkoleniach Storms, ale też z tej racji, że no, walka wręcz narzędziami jest to no, jest nieletalna, no, wyłączając nóż, a broń palna no, to jest no, no, tak jak noże, no, z przypadku można kogoś skończyć, z przypadku. I to jest jeszcze istotniejsze, dlatego to jest bardzo, bardzo ważne, żeby te schematy przećwiczyć, tutaj jest na przykładzie uciekania, no bo jak coś tam ten to uciekaj, obrona przed wszystkim. Nie zawsze można, to jest po pierwsze, a druga rzecz, instruktorzy samoobrony rzucają taką magiczną piłkę, jest nóż, to uciekaj, a wszystkie drille, jakie robią, które są bardzo fajne i słuszne i dobre, i nawet jak te rozwiązania są dobre, bo jednak nie wszyscy są magikami, to rozwiązanie ucieczki nie jest trenowane, że zrobiłem sobie miejsce i jest trenowane to, kończysz go tak i inaczej, natomiast nie ma wplecionych w te ćwiczenia ewentualności, że aha, mam miejsce, mam możliwość, daję rurę, nie? I to jest ten problem ogólnie. On rośnie do niebotycznych wręcz rozmiarów w przypadku rozwiązań letalnych, takich jak broń palna. No i dlatego Storms, No, nasza pigułka, którą my dajemy, to nie jest pigułka. Dobra garść, taki kurwa tablet. To jest taka właśnie, no, dosłownie, dużo w garści tych różnego koloru pigułek, bo nie da się tego, tak jak to powiedziałeś, zamknąć w tej jednej pigułce. Nie da się, po prostu nie da się i tyle. Jedna sytuacja robiona 10 razy ma 10 innych rozwiązań. Może mieć 10 innych rozwiązań, bo możemy tak ją pokierować, że rzeczywiście będzie jedno rozwiązanie. I na treningach tak robimy, że staramy się w miarę, żeby na początku ta osoba, która ćwiczy... No bo to proces dydaktyczny, natomiast w praktyce jest 10 różnych, do tego się zmierza, żeby były te różne możliwości, różne rozwiązania. Przećwiczone, że sytuacja zaczyna się tak i teraz może następnie zależy od tego, co zrobi przeciwnik. Może być tak i tak, czy też napastnik. Musi się do tego dostosować i wybrać inną reakcję. Bo inaczej może się to dla ciebie źle skończyć. Już po walce. Można powiedzieć, że... I trzeba to przetrenować. Tak, trzeba to przetrenować i nie można powiedzieć, nie można mówić, że... Tak jak co niektórzy instruktorzy mówią, że mój styl jest najlepszy i mój styl, który ja was uczę,
uratuje wam dupę w jakichś tam sytuacjach. Jeśli ktoś tak mówi, to od razu uciekajcie od tego, od tej osoby, bo to jest największy babol, jaki słyszałem i po prostu nie powinno się takich rzeczy kupować. To jest babol i tyle. Tak naprawdę jedyna słuszna odpowiedź na dowolną waszą wątpliwość, na dowolne wasze pytanie powinna brzmieć, przynajmniej na samym początku, to zależy. W sensie, jako początek odpowiedzi, a nie na początku waszej drogi, bo ta odpowiedź będzie zawsze taka, to zależy i potem są rozpatrywane sytuacje. No i niestety to zależy, nie ma magicznej pigułki. Także tak, cygara się dopalają, baterie po części powysiadały, godzina nam pęka. Także mam nadzieję, że dałem radę sprawdzić się jako redaktor prowadzący. Było dużo zimy w zimie. Naprawdę nie jestem, moja inteligencja nie jest jakaś fenomenalna, ale naprawdę jeśli chcecie jakiegoś tematu więcej, wystarczy napisać, że a zróbcie więcej tak. Nie trzeba rzucać bluzgów i innych takich rzeczy, jakichś przytyków, no bo ja naprawdę nie czytam wam w myślach i nie wiem, czego oczekujecie, więc jest jak jest, bo nie wiem, bo chcieliśmy sobie ostatnio tam pogadać i coś zrobić, czy ja chcę sobie pogadać, bo ja coś widzę inaczej, uważam, że coś innego jest ważne, że jakaś dygresja jest ważna i tak i tylko pozornie nie łączy się z tematem, a tak naprawdę, skoro ona się tu pojawiła, ona komplementuje ten temat, wspiera go i uzupełnia. Dosłownie, to co Damian mówi, i tak też wyglądają nasze treningi, tak, że my mamy oczywiście plan działania na trening, ale ten plan działania na trening jest elastyczny. I będzie bo też inni ludzie przychodzą tak. I oni trochę inaczej mogą widzieć ten problem. Ale dosłownie, nie? I nasze treningi polegają przede wszystkim na tym, na tej interakcji, że jest interakcja wasza, ludzi, którzy przychodzą do nas na trening z nami, tak? Czyli jestem ja, osoba, która ma takie, a nie inne doświadczenie, jest Damian, który ma takie, a nie inne doświadczenie, jest Stachu, który będzie. Ma... Jest. Który ma takie, a nie inne doświadczenie i my oczekujemy od was, że będziemy dostawali od was pytania, na które my będziemy starali się odpowiedzieć, bo nieraz trzeba... Trzeba się zastanowić też samemu, nie? Trzeba dłużej, dosłownie, dłużej się zastanowić, bo ile ludzi, pamiętajcie, to cały czas mówimy, ile ludzi, tyle rozwiązania, tyle jest rozwiązań jednej sytuacji. I nie ma jednej dobrej sytuacji. I to, że liczymy na wasze pytania, to nie dlatego, że nie wiemy, jak poprowadzić szkolenie, nie wiemy, jak was nauczyć. Tylko nie wiemy, jak je poprowadzić, żebyś akurat ty jak najlepiej z niego skorzystał, jak najwięcej się nauczył. Więc dlatego liczymy na pytania, też pod nagraniami, dlatego na szkoleniach liczymy na pytania, dosłownie. Żeby jak najlepiej ten ramowy program i ramowo dobrane treści, jak najlepiej je dobrać, no tak naprawdę do każdego jednak uczestnika, wiem, że to są zajęcia grupowe, to jednak żeby poszczególne osoby wyciągnęły też to, co jest specyficznie dla nich będzie potrzebne. Dlatego organizujemy grupy maksimum 12 osób, tak? Maksimum 12 osób minimum, żeby się, mówię, szkolenie odbyło, to musi być te 4 osoby minimum, tak? Żeby to miało sens, tak? Także na tym to u nas polega, tak? Zapisy, wchodzicie tam na profil facebookowy Storms. Tam są linki poprzypinane na naszą stronę, i tam się możecie zapytywać. Oczywiście jest kontakt do zimy, do Stacha, jak chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o ich szkoleniach, zadać pytania, co jak, a czy mogę tak, a czy co, a czy inaczej. Ale dosłownie, tak. Dostępni tak. Są, no naprawdę, no 24 na dobę to nie, ale, no, daj, ale bardzo dużo i naprawdę, zresztą tak się poznaliśmy. Tam no. Wiedziałem, że gość, z którym się poznałem przez internet, którego poznałem z racji tego, że znałem kogoś innego przez internet, gdzieś tam się zetknęli ze sobą na jakąś drobną współpracę, na robotę, no i patrzę, gość ma takie niestandardowe poglądy, patrzę, z nim współpracują, więc ich tolerancja jest wysoka, mówię. Może zniosą moją gadkę, dzwonię, akurat do zimy był numer, więc akurat do niego się dodzwoniłem. No i tak celowo tak trochę wyskoczyłem z takim, kurwa, takim bucowatym tekstem, że jak chcecie, to
mogę pomóc to usprawnić, bo świetnie ten, ale widzę parę takich rzeczy, których mógłbym... Chciał starego wróbla na plewy wziąć. Mógłbym coś pomóc. Celowo to tak poprowadziłem, tak troszkę ten, że, bo właśnie to teraz odpowiedź dużo mówi, nie? No i trafiłem na zimę i nie wiedziałem wtedy, że zima to zima i co robi. Potem tak sobie myślę, o kurwa, to tym bardziej zrobiło to na mnie wrażenie. No bo gość tak, był w wielu, bo tak kontrastowo, tak hiperbolicznie to był wszędzie, widział wszystko, robił wszystko. I drugi gość, który w dupie był i gówno widział i przychodzi i mówi mu, że słuchaj, mogę pomóc zrobić to lepiej. Mogę pomóc zrobić to lepiej. I nie dostał w ryja od razu przez telefon, tylko... No, nie wiem, słucham, zobaczymy, ocenimy, może faktycznie, może ten, nie? I tak naprawdę zbiło mnie to z tropu, bo ja tak z jednej strony mam tą chęć naprawdę pomocy, a z drugiej strony no, często się zderza, tak już tak... Tak pro forma, tylko zadzwoniłem, może ten nawet na nic nie liczyłem, pogadaliśmy i tak gadamy do teraz, kurwa, czasami po parę godzin na dzień. I ten, także, no to też mówi coś o zimie jako instruktorze, tak? Czyli ma cierpliwość dla takich, kurwa, takich ludzi jak ja, którzy mają dużo pytań, może czasami są troszeczkę... czy sprawiają wrażenie ludzi z rozmuchanym ego, ale podchodzą do sprawy tak, żeby ją rozwiązać, żeby pomóc. Stare przysłowie chińskie mówi, kto pyta, to nie błądzi. To ten, pytanie, taką książeczkę kiedyś miałem, pytanie błądzi. Taki zestaw był takich wierszyków, takich sprośny, fajnie, spodobały mi się. Może jeszcze gdzieś to odkopię, kurde. Takie w stylu, coś tak chyba w stylu 13 księgi pana Tadeusza. Takie fajne, ale krótsze. No też, żebyście wiedzieli, że na naszej drodze, jak to się mówi, tych naszych treningów, różne osoby spotkaliśmy i różne osoby, różne od nas rzeczy próbowały tam, no może czy wyciągnąć, nie wyciągnąć, tak, ale... No i niestety musieliśmy z nimi skończyć naszą współpracę, bo po prostu, no, jak to się mówi, nie było tej chemii, tak? Nie było tego, co jest ważne, tak? Ale też mówię, nigdy... Jak tam z czasem stoimy? Nie, no z czasem co? No, czasem nie za długo? Nie, godzina 5. No, ktoś tam pisał, że to spokojnie mogłoby trwać godzinę. Aha. Nawet. Tam przy pierwszym nagraniu było jakieś tam pół godziny, no takie coś to ja mogę słuchać godzinę, nie? Jedna opinia była taka, że przyjął tak jak było, także spoko, jakieś... Nawet mu damy może jakąś specjalną promkę na szkolenia, bo tak otwarcie podszedł do sprawy i że było zajebiście. No, temat jest bardzo szeroki, słuchajcie, nie da się... Jesteśmy przekupni, znaczy przynajmniej ja jestem, żonie zawsze mówię, że ona chce to i to. Ja mówię, kurwa, no kochanie, no nie, no bo tu nie mogę, tu jest coś tam, mówię, ale wiesz, że jestem przekupny. I wiesz jaka jest cena, no. Także... Temat jest ten bardzo szeroki i ciężko jest ten temat zamknąć w 20